How are your Polish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Kobieta rozmawia z mężczyzną pracującym dla firmy poligraficznej o projekcie broszur na temat ich nowego produktu. Kiedy jest ostateczny termin dostarczenia wstępnego projektu broszury? 15 października wypuszczamy nowy produkt i chcielibyśmy zlecić pańskiej firmie wykonanie broszury. Bardzo dziękuję. Jesteśmy bardzo podekscytowani pracą nad tym projektem. Czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej na temat harmonogramu pracy? Do kiedy będziecie wszystko potrzebować? Mając na uwadze czas potrzebny na wydruk, chcemy zdać broszury do druku z końcem września. Czy jest więc możliwe, byście dostarczyli nam wstępny zarys projektu w połowie sierpnia? Dostarczymy wam 3 wstępne projekty i z nich będziecie mogli wybrać ten, który najbardziej odzwierciedla wasz pomysł. Następnie na podstawie waszego wyboru zrobimy ostateczny projekt. Byłbym wdzięczny, gdybyście dali nam 2 tygodnie więcej, by przygotować się do tego etapu. Dobrze. 1 miesiąc powinien wystarczyć na wybranie jednego z projektów, które przygotujecie i potem na decyzje dotyczące ostatecznego projektu. Liczymy na dobrą współpracę. Jesteście w dobrych rękach. Nasi projektanci są najlepsi. Dziękuję bardzo. Kiedy jest ostateczny termin dostarczenia wstępnego projektu broszury? Kobieta rozmawia z mężczyzną pracującym dla firmy poligraficznej o projekcie broszur na temat ich nowego produktu. Kiedy jest ostateczny termin dostarczenia wstępnego projektu broszury? 15 października wypuszczamy nowy produkt i chcielibyśmy zlecić pańskiej firmie wykonanie broszury. Bardzo dziękuję. Jesteśmy bardzo podekscytowani pracą nad tym projektem. Czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej na temat harmonogramu pracy? Do kiedy będziecie wszystko potrzebować? Mając na uwadze czas potrzebny na wydruk, chcemy zdać broszury do druku z końcem września. Czy jest więc możliwe, byście dostarczyli nam wstępny zarys projektu w połowie sierpnia? Dostarczymy wam 3 wstępne projekty i z nich będziecie mogli wybrać ten, który najbardziej odzwierciedla wasz pomysł. Następnie na podstawie waszego wyboru zrobimy ostateczny projekt. Byłbym wdzięczny, gdybyście dali nam 2 tygodnie więcej, by przygotować się do tego etapu. Dobrze. 1 miesiąc powinien wystarczyć na wybranie jednego z projektów, które przygotujecie i potem na decyzje dotyczące ostatecznego projektu. Liczymy na dobrą współpracę. Jesteście w dobrych rękach. Nasi projektanci są najlepsi. Dziękuję bardzo. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.